Zana właśnie przez nas, przez morsów, ale nie tylko, bo też mieszkańcy dorzucają się właśnie do tych darów. Także dziękuję, że jest zamiesielka, schroniska zboże. Przypominam, to jest wolontariat gmina Moros, także dowieziemy te dary, mamy transport, także no, ofiarujemy wszystko, co można. Może kilka słów o schronisku, tak? Jakie zapotrzebowanie, czy jakieś macie właśnie takie no, problemy? Chciałam podziękować panu, całemu klubowi, wszystkim, którzy się zebrali. To jest niesamowita impreza, bardzo się cieszę, że jest duża frekwencja. Nie wiem, czy państwo wszyscy wiedzą, ale już drugi rok nas wspieracie. Ta pomoc w tamtym roku była bardzo ogromna, w tym roku widzę, zapowiada się też. Także to jest dla nas naprawdę bardzo, bardzo ważne. Cieszę się też przede wszystkim dlatego, że to jest bardzo dobra promocja dla schroniska. Zachęca też do adopcji, więcej osób się dowie o naszym schronisku, więc to jest taka druga korzyść tej całej imprezy. Potrzebne jest tak naprawdę wszystko. Przede wszystkim domy dla tych ptaków i kotów. Ale wiadomo, karma, miski, drapaki, budy, koce, ręczniki, obroże, smycze, wszystko co musi przydać dla zwierząt. No dziękuję bardzo i zapewniamy właśnie przed chwilą, co pani powiedziała, także jest i drapak, i koce, i naprawdę żywność, także przekażemy to, dowieziemy do celu, także naprawdę nie ma co się martwić, mamy transport. Także dziękuję jeszcze raz, że możemy pomóc w tak szczytnym celu, jakim jest pomoc dla schroniska, dla zwierząt. Jest to zbożne, wolontariat gmina Moron. Także dziękuję jeszcze raz i bądź razem z nami. Za chwilę i jeszcze 5 minut i rozgrzewka. Sylwetka także przeprowadzi taką dynamiczną rozgrzewkę. Przypominam, dla morsów temperatura wody ochłodziła się w ciągu tygodnia i wynosi w tej chwili 3,5 stopnia. Oczywiście po wyjściu z wody mamy ciepłą czekoladę, jeżeli ktoś chciałby skorzystać z napoju, także można u nas tu przy stolikach. Mamy też przygotowane takie ciasta, naprawdę wykonały ją nasze dziewczyny z klubu. Także dziękuję już teraz, naprawdę słodycze, przypominam, to nie są aż tak kaloryczne, także proszę się nie bać. No i po kąpieli oczywiście zapraszam do stoliku. Mamy jeszcze, ja tak na chwilę, bieg na 6 łap, jest przedstawiciel z nami, także dziękuję, że jesteście właściwie z nami już od wielu lat. Także dzięki ci. Jak tylko pamiętam, zaczęliśmy z wami tutaj razem się taplać. Chyba już 60. rok tutaj mija. Człowieki kochane, w imieniu Moniki Dąbrowskiej, mamuni biegu na 6 łap, bardzo wam dziękuję, że jesteście. Odwiedzajcie wszelakie schroniska w okolicy i we wszystkich galaktykach. Nie tylko w weekendy, ale także i codziennie. Zwalniajcie się z pracy, bo naprawdę wszystkie futra, wszystkie biegi czekają, żeby je wytarmosić, nakarmić i pohacać z nimi. Bieg na 6 łap, cykliczna impreza, kiedy to spotykamy się w schroniskach i hasamy. Już ponad 50 nas jest, 50 placówek, że tak powiem, biegu na 6 łap w całej Polsce. A istniejemy dopiero 5 lat. Przepiękna inicjatywa, Monika Dąbrowska, dziękujemy ci. I zaraz będziemy się z wami razem taplać. Dzięki kąpiącym się zimą tutaj olsztyniakom. My też zaczęliśmy włazić do wody i się taplać. I sprawia nam to ogromną przyjemność. Co prawda ja dzisiaj na sucho, ale naprawdę sercem wam kibicuję. Bieg na 6 łap pozdrawia. Dziękujemy kąpiącym się zimą za zorganizowanie tej inicjatywy. I pozdrawiamy wszystkie schroniska i wszystkie schroniskowe biedy. Już wkrótce, już nie wiemy, że znajdziecie swoje domy. Dziękuję. To mówił przedstawiciel właśnie biegu na 6 łap, także Piotrek Sikorski. Także dzięki ci, że jesteś. Za rok na pewno też będziemy robić to, nie poprzestaniemy na tym. Zrobimy fotografię na tle jeziora, później rozgrzewka. Przypominam, rozgrzewkę wykona już zawodowy instruktor, także jest podest przygotowany. Przypominam, instruktor jest z klubu Fitness Sylwetka, także dziękuję też dla klubu. To jest nasz partner, także już od wielu lat i fajnie, że jest. Na pewno bardziej niż... Dobrze, to co, ustawiamy się na tle jeziora, to będzie już fotografia taka dla mediów. Będzie ci raźniej, więc otrzyj oczy z łez i patrz. Bo
co ci zmartwienia. Zaraz znikną smutki, bo masz przyjaciela. Więc nie płacz więcej, siądź mi na ręce. Zamiast się martwić, zacznij żyć. Bo tak naprawdę nie musi każdy groźnym dla innych zawsze być. Lecz gdy zapragniesz, to możesz nagle udać, że chcesz nastraszyć mnie. To żadna sprawa, dział więc cały we łzach. Przestań się mazać, chcę ci pokazać, że życie to nie tylko strach. Nie martw się, malutki, po co ci zmartwienia? Zaraz znikną smutki, bo masz przyjaciela. Nie martw się, malutki, po co ci zmartwienia? Zaraz znikną smutki, bo masz przyjaciela. On ci pomoże na spacer razem iść. Okej, okay, zaczynamy dynamiczną rozgrzewkę. Wszyscy rączki w górę i głęboki wdech. Rączki w górę i wdech. I krążenia ramion w przód. Oj, fajnie. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, soyez prêts pour Aventura. C'est parti. Dziękuję.
Yeah.
Thank you.